serdecznie. Małgorzata Borowczak i pan Łukasz Iwanie. Witam was serdecznie w naszym walentynkowym studiu 2021. Jak wiecie, reprezentujemy samorząd uczniowski, więc dzisiaj tylko opiekunowie, ale też pozdrawiamy serdecznie wszystkich członków samorządu uczniowskiego. Kochani, ze względu na pandemię tradycyjna forma w tym roku nieco się zmieniła, jest nieco bardziej rozbudowana. Pani Gosiu, jak z tą formą tradycyjną? Forma tradycyjna również miała miejsce w naszej szkole. Kartki walentynkowe w klasach 1-3 zostały już dostarczone dla adresatów. Można je było przez cały tydzień wrzucać do specjalnej skrzynki przygotowanej do tego. Pozostałe życzenia zostaną przedstawione tutaj, teraz. No właśnie, i oprócz formy tradycyjnej pojawiła się też forma przesyłania życzeń w formie pisemnej, ale też w formie graficznej. I napłynęły do nas właśnie te życzenia w formie pisemnej. Od niej chcielibyśmy zacząć. Pani Gosiu, pierwsze życzenia. Pierwsze życzenia skierowane są do Tosi Olszewskiej z klasy 7D. Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek z klimatem Niczołowic czy Leje. Cudownego dnia. Pamiętaj, jak kupujesz jogurt, to tylko Activia. Mam nadzieję, że nasz ulubieniec zobaczy walentynkę. Do Franka Noskowskiego. Franek, dziękuję z całego serca w ten cudowny, słoneczny dzień. Jesteś światłem w mroku naszych umysłów. Tak mądrym jak ty, każdy chciałby być. Również do Franka Noskowskiego, bo każdy w naszej klasie to ogromny lej. Nie jeden nauczyciel, patrząc na ciebie, odchodzi od zmysłów. Nasza klasa nie umie bez ciebie żyć. Do Oli Szular. Jak Nialer jedzenie, jak Lary, ostatnie, że tak powiem, westchnienie, delikatnie mówiąc, uwielbiam nasze wspólne marodzenie. Nasze odpadły są niesłychane. Kto to widział, żeby tak ubrane? Na geografii siedzimy w okularach przeciwsłonecznych, na treningi chodzimy w różowych sweterkach, nie należymy do dzieci niegrzecznych. Siadamy na bliskich od siebie krzesełkach. Ciąg dalszy. Nasze zdolności sportowe zmierzają w jednym kierunku. Niedługo będziemy zmuszone do zmiany wizerunku. Strach przed łóżkami, miłość do Irlandii, teksty, które tylko my rozumiemy, wszyscy są zdezorientowani, a my dwie się z tego śmiejemy. To tyle, no bo cóż mam więcej rzec? Weź na uspokojenie brokuła lub marchewkę sobie zjedz. Przyznać trzeba, że bardzo oryginalne te życzenia. Bardzo oryginalne, bardzo artystyczne. Do pani Dagmary Gruszeckiej jeszcze wszystkiego najlepszego z okazji walentynek. Dla pani Dagmary mamy również kartkę wirtualną, która pojawi się w prezentacji. No właśnie, a skoro już mowa o kartkach tych walentynkowych, graficznych, no to za chwileczkę, kochani, będziecie mieli okazję zobaczyć jeszcze, jak uczniowie z waszej szkoły wykazali się, że tak powiem, talentem graficznym i również takie kartki nadesłali, więc one zaraz w formie galerii się pojawią. Pani Gosiu, myślę, że co? Że życzymy po wszystkiego. Tak, bardzo dziękujemy wam, kochani, za uwagę i chcielibyśmy złożyć wam piękne życzenia, dużo miłości, żebyście kochali i czuli się kochani przez całe swoje życie. Wszystkiego najlepszego, kochani. Miejmy nadzieję, że następny rok okaże się dla nas łaskawszy, że będziemy razem. Więc jeszcze raz wszystkiego. Trzymaj się, dzieci. Such a joy that my lips can hold.